weekendzie w Załużu. Proszę o podsumowanie. No super weekend dla nas. Przede wszystkim to, że jesteśmy na mecie, to jest bardzo ważne. Samochód spisał się na 100%, przygotowany przez Volkswagen Racing Polska. Podziękowania dla moich mechaników, mojemu tacie, który przyjechał kibicować. Także jestem bardzo szczęśliwy. Mam piękne hostesy, jak widać. Zainteresowanie jest bardzo duże. Także no cieszę się, że góry są tak popularne. Nie wiem, ile dzisiaj było kibiców, ale podejrzewam, że kilkanaście tysięcy. Z drugiej strony teraz szkoda mi, że nie mam kolegów tutaj. Nie ma Mariusza Steca, nie ma Michałowskiego, Olka, Mikołajczyka oraz paru. Także mam nadzieję, że spotkamy się na następnych zawodach i wspólnie powalczymy o generalkę. Piękny samochód, piękne kobiety, przystojny kierowca. Powiedz nam coś o tym pięknym samochodzie. To jest to samochód przygotowany, można powiedzieć, do wyścigów płaskich, ale ja tak może startuję z nim. Stoi, nie jeździ na płaskich, także w górach, o pojemności 2 litry, 300 koni mechanicznych, także idealnie się spisuje. Nie miałem żadnych awarii technicznych dzisiaj podczas 4 podjazdów, także no super, nic dodać, nic ująć. Po prostu jeden plan. Zadowolony. Cóż więcej, do zobaczenia na następnej eliminacji. Czy ja mogę zapytać, dlaczego ciebie wczoraj nam brakło tutaj? Ja niestety jestem przy organizacji Volkswagen Custom Cup i pomagam tam. Musiałem niestety, obowiązki są ważniejsze dla mnie. Żałuję, że nie mogę również wczoraj wystartować, bo myślę, że też byłoby wysoko. No ale już następną rundę pojadę, dwudniową, sobota, niedziela, także nie mogę się doczekać następnych zawodów. Pozdrowienia dla wszystkich kibiców, dla moich kolegów, których tu dzisiaj nie było i do zobaczenia w Limanowej. Różnica do prowadzącego taka sama? Różnica między nimi. To jest zakończenie. Tym większe brawa dla panów, którzy stoją obecnie na podium, ponieważ takiej formacji, jak stoją na podium, powinni pozostać, gdyż w klasyfikacji generalnej kategorii pierwszej miejsce trzecie zdobył Marcin Gładysz, miejsce drugie Marcin Bełtowski i miejsce pierwsze Andrzej Szepieniec. Marcin Gładysz i miejsce pierwsze Marcin Bełtowski. Gratulacje, gorące brawa dla zdobywców pierwszych 3 miejsc dywizji trzeciej.